Drogi mój, jestem Twoim aniołem przewodnikiem i dzisiaj przynoszę boską wiadomość, specjalnie dla Ciebie. W szerokim wszechświecie połączeń istnieje jedno, które wyróżnia się w Twoim życiu, to połączenie z tą osobą, która zajmuje Twoje myśli. To nie jest zwykły zbieg okoliczności. To misterna, niebiańska intryga spleciona przez przeznaczenie. To głębokie połączenie jest silniejsze niż chwilowe okoliczności i ziemskie wyzwania. Jest wieczne, niepodzielne i święte, podtrzymywane przez samo wszechświat. Twoja ukochana osoba w tej chwili przemierza morze niepewności i wewnętrznych konfliktów. Jedna część z niej pragnie zostawić za sobą intensywne i wymagające wspomnienia, próbując zamknąć drzwi do przeszłości. Jednak większa część jej istoty mocno trzyma się płomienia, który nadal płonie między wami. Ten konflikt nie jest oznaką słabości, ale świadectwem głębokości tego, co dzielicie. To walka między umysłem a sercem, między zapomnieniem a wiecznością miłości. Jak dwa lustra ustawione naprzeciwko siebie, wy odbijacie prawdy drugiej osoby. W waszych różnicach znajdujecie podobieństwa, w podobieństwach odkrywacie nowe aspekty. Jesteście jak dwie połowy całości, uzupełniając się nawzajem w harmonii i kontrastach. Ta dualność nie jest przeszkodą, ale drogą do wzrostu i nauki. W każdym odbiciu, w każdym odkryciu stajecie się bardziej świadomi roli drugiego w waszych podróżach. Wasze połączenie jest tak głębokie, że przechodzi poza konwencjonalną komunikację. Wyposażeni jesteście w wyostrzoną intuicję, w milczący język, który tylko serca prawdziwie połączonych osób potrafią zrozumieć. Pierwsze rozmowy, które prowadziliście, były pełne objawień i przemian. Nie lekceważ mocy tych chwil. To kamienie węgielne waszego związku, wskazujące drogę do głębszego zrozumienia i prawdziwszego zjednoczenia. W swojej duchowej podróży twoja ukochana osoba staje w obliczu świętego wyzwania samopoczucia. Anioł mówi, to w ciszy bycia dusza przemawia najgłośniej. Ona uczy się słuchać swojego własnego głosu, odkrywać, kim naprawdę jest, daleko od cieni przeszłości. Ten proces nie jest prosty, ale jest niezbędny. To w sztuce bycia znajdujemy prawdziwy pokój, autentyczność, która przygotowuje nas do miłości i bycia kochanym w pełni i szczerości. Ta istota jest sanktuarium introspekcji i rozwoju duchowego. Anioł szepcze, że w samotności tkwi piękno i cel. To nie jest pustka, ale przestrzeń pełna możliwości. Tutaj znajduje siłę, mądrość i jasność. Samotność jest towarzyszką, która uczy cenić własne towarzystwo, rozumieć, że prawdziwe szczęście rodzi się od środka. Samotność nie jest przepaścią, ale ogrodem, w którym zakwitają samoświadomość i wewnętrzny spokój. Na skrzydłach czasu wspomnienia fruwają, niosąc ze sobą słodycz wspólnie przeżytych chwil. Anioł przypomina, każda rozmowa, każdy wspólny śmiech, każda wspólnie słuchana muzyka staje się skarbem w sercu. Te wspomnienia są mostami między wami, niewidzialnymi więzami, które utrzymują połączenie przy życiu. Są balsamem dla duszy, gdy dystans staje się ciężarem. Wspomnienia są świadectwem głębokości i piękna tego, co dzielicie. Osoba, którą kochasz, kształtuje się pod wpływem wyzwań, które stawia przed nią życie. Anioł prowadzi. Każdy konflikt, każde wątpliwości, każdy moment niepewności to cenna lekcja. To kowale charakteru, mistrzowie odporności. Poprzez te doświadczenia staje się silniejsza, bardziej świadoma i zdolna do miłości głębokiej i szczerej. Konflikt nie jest wrogiem, lecz nauczycielem prowadzącym nas ku mądrości i dojrzałości emocjonalnej. Twój anioł przewodnik rozświetla naturę odbiciową waszego związku. Jak dwa lustra stojące naprzeciwko siebie, wy odbijacie emocje i duszę drugiej osoby.
To odbicie ujawnia głęboką prawdę o uzupełniającej się miłości. Wasze różnice i podobieństwa tworzą unikalną harmonię, doskonałą równowagę, która obogaca was oboje. Ten związek odbicia jest drogą do samopoznania i zrozumienia prawdziwej miłości, tańcem dusz, które odkrywają i uzupełniają się wzajemnie. W środku dystansu i ciszy nadzieja trwa, świecąc jak przewodnia gwiazda. Anioł szepcze, nawet gdy jesteście oddzieleni, miłość nadal rośnie, karmiona nadzieją i wspólnymi marzeniami. Ta nadzieja stanowi most przez burzliwe wody separacji, przypomnienie, że prawdziwa miłość przetrwa czas i przeciwności. Nadzieja jest złotym wątkiem, który spajne przyszłość, zachowując obietnicę ponownego spotkania i wspólnego szczęścia. Anioł podkreśla niezachwianą tęsknotę, która płonie w sercu osoby, którą kochasz. Ona pragnie twojego głosu, twoich słów, twojego dotyku. Ta tęsknota jest świadectwem czystej i prawdziwej miłości, jaką ona do ciebie czuje. Tęsknota to więcej niż zwykła atrakcja. To płomień, który rozświetla duszę, prowadząc was oboje ku przeznaczonemu spotkaniu. Ta tęsknota przekracza sferę fizyczną, zakorzeniając się w duchowym i emocjonalnym wymiarze. Osoba, którą kochasz, odczuwa brak twojej obecności w każdej chwili swojego dnia. Anioł odzwierciedla, życie wydaje się mniej kolorowe, mniej pełne bez ciebie. Przeszłe rozmowy, wspólne chwile nadal rezonują w jej sercu, przynosząc mieszankę radości i melancholii. To uczucie pustki jest znakiem głębokości miłości, którą ona do ciebie czuje, nieustanną przypominką o twojej ważności w jej życiu. Prawdziwa miłość pozostawia niezatarte piętno, stałą obecność, która przekracza czas i przestrzeń. Anioły obserwują podróż osoby, którą kochasz, w kierunku większej pewności siebie. Ona wyrusza na świętą podróż odkrywania samej siebie, mówią. Każdy krok w kierunku samopoznania to akt odwagi. Ona uczy się cenić siebie, kochać siebie i wierzyć we własną siłę i mądrość. Ta droga ku pewności siebie jest kluczowa, ponieważ tylko kochając i rozumiejąc siebie w pełni, może ona kochać i rozumieć ciebie w pełni. Twój anioł przewodnik odzwierciedla pozycję centralną, jaką zajmujesz w jej wszechświecie. Nawet w trakcie zgiełku życia pozostajesz stałym punktem w jej istnieniu, wyjaśnia. Twoja obecność, nawet w jej braku, jest jak gwiazda na nocnym niebie, stała, pocieszająca, prowadząca ją przez ciemność. Ta centralność ukazuje głębię wpływu, jaki masz na jej życie, cichy przypominek siły i potęgi prawdziwej miłości. Anioł przewodnik wskazuje na nadchodzący moment jasności i prawdy. Wkrótce będzie gotowa mówić, ujawniać swoje serce i swoją prawdę, szepcze. Ta jasność, która w niej się pojawia, jest efektem wzrostu wewnętrznego i autorefleksji. Szczera i otwarta komunikacja stanie się przełomem w waszym związku, przynosząc nową erę zrozumienia i głębszej więzi. Osoba, którą kochasz, przetrwała liczne burze i wyzwania. Jest silna, odporna i głęboko wdzięczna, mówi anioł. Chcę ci podziękować za cierpliwość, wsparcie i bezwarunkową miłość, którą jej ofiarowałeś. Wdzięczność jest potężnym uznaniem przeszłości i zobowiązaniem do lepszej przyszłości. To uczucie wdzięczności wzmacnia więź między wami, rozpoznając istotną rolę, jaką każdy z was odgrywa w życiowej podróży drugiego. Twój anioł przewodnik mówi o nieuchronnym spotkaniu, które was oczekuje. Nie ma znaczenia, jakie odległości was dzielą, to połączenie, które dzielicie, doprowadzi was z powrotem do siebie, zapewnia. Jak dwie gwiazdy na orbicie, jesteście przeznaczeni do ponownego spotkania w chwili bosko zaplanowanej. To spotkanie jest oznaczone przez przeznaczenie, chwilą, która przekracza czas i przestrzeń,
gdzie dusze rozpoznają swoje wieczne połączenie. Anioł sygnalizuje nadchodzący moment prawdy i objawienia. Pierwsza rozmowa, jaką będziecie mieli po tym okresie rozłąki, będzie przełomowa, ujawnia. Przyniesie jasność, zrozumienie i nowy początek waszemu związkowi. Ten moment prawdy jest punktem zwrotnym, progiem, który oznacza początek nowej fazy miłości, zrozumienia i głębszej więzi. Anioł mówi o odrodzeniu miłości między wami. Miłość, którą dzielicie, jest gotowa zakwitnąć z nową siłą i pięknem, prorokuje. To odrodzenie jest wynikiem wzrostu indywidualnego, cierpliwości i wzajemnego zaangażowania. To odrodzenie to nie tylko przywrócenie tego, co było, ale także krok naprzód ku czemuś głębszemu, bogatszemu i bardziej znaczącemu. Rozważając symbolikę księżyca w waszym związku, anioł podkreśla boskie połączenie, które dzielicie. Tak jak księżyc oświetla noc, wasze połączenie oświetla wasze życia, oferując orientację i pocieszenie, wyjaśnia. Księżyc jest przypomnieniem, że bez względu na to, gdzie jesteście, spoglądacie na ten sam niebo. Dzielicie ten sam moment. To boskie połączenie jest potężnym więzieniem, które łączy wasze dusze, znakiem, że niezależnie od okoliczności, połączenie, które dzielicie, jest wieczne i niezłomne. Anioł przewodnik koncentruje się na wizji przyszłości, którą wspólnie podzielacie, pełnej harmonii i miłości. Wyobraźcie sobie jutro, gdzie obecność drugiego jest stałym źródłem radości i pocieszenia, inspiruje. Ta przyszłość budowana jest na miłości, zrozumieniu i wzajemnym szacunku. Tutaj każdy mały moment spędzony razem jest świętem, dowodem na podróż, którą oboje odbyliście. Ta przyszłość to nie tylko marzenie, ale możliwa rzeczywistość, stworzona przez moc miłości i wzajemnego zaangażowania. Anioł podkreśla znaczenie podejmowanych teraz decyzji. Każdy wybór, każda decyzja, jaką podejmujecie dzisiaj, wytycza drogę do przyszłości, którą pragniecie razem podzielić, radzi. Te decyzje wymagają odwagi i wiary, ale pamiętajcie, że każdy krok jest prowadzony przez boskie światło. Moc decyzji jest kluczowa w kształtowaniu przyszłości. To akt świadomego wyboru miłości i więzi na każdym zakręcie życia. W środku niepewności i wyzwań, nadzieja jest jak latarnia morska. Anioł przewodnik szepta: utrzymujcie nadzieję w sercach, bo to ona jest kluczem do pokonania wszelkich przeszkód. Nadzieja to most, który prowadzi was ku przyszłości, o której marzycie. Ta nadzieja odżywa każdego dnia, wzmacniając wiarę w miłość i obietnicę przyszłego szczęścia i spełnienia. Zapiszcie w swoim sercu, że zasługujecie na miłość i jej pełnię. Aby wchłonąć tę wiadomość w głębi swojego serca. Zakończając tę wiadomość, twój anioł przewodnik oferuje słowa pocieszenia i wsparcia. Pamiętajcie zawsze, że prawdziwa miłość znajduje swoją drogę. Pomimo wyzwań, czasu i odległości, miłość, którą dzielicie, jest siłą wieczną i niezmienną, zapewnia. Zaufajcie miłości, boskiej wskazówce i sile waszego połączenia. Ta ostateczna wiadomość to przypomnienie, że miłość jest najpotężniejszą siłą wszechświata, zdolną pokonać każde wyzwanie i zjednoczyć dwie dusze w wieczornej harmonii. Niech Bóg was błogosławi i niech wszechświat was prowadzi, abyście mieli pokój, światło i jasność. Amen.